Dzień dobry kochane, witajcie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na nietypowy filmik, bo będzie to home tour po moim nowym mieszkaniu. Przeprowadziłam się do Wrocławia 1 marca, więc mieszkam tutaj już niecałe 3 tygodnie. Robiłam taki home tour na moim Instagramie, na moim Insta Stories nadal jest zapisany w wyróżnionych relacjach, także możecie je podejrzeć, ale dojechały do mnie nowe meble, także zobaczycie więcej niż tam pokazuję. Więc nie przedłużając, ruszajmy sobie do pierwszego pomieszczenia. I zaczniemy sobie nasz tour od przedpokoju. Tutaj widzicie moje drzwi wejściowe, widzicie mojego pieska Hugusia, który sobie śpi na swojej macie, którą podkradliśmy panu od przeprowadzki do zabezpieczenia mebli i to jest jego ulubione spanko aktualnie. A tutaj widzicie naszą szafę. Jest to szafa z IKEA i to jest jedyny mebel z IKEA, który tak naprawdę mamy na ten moment w swoim mieszkaniu, jeśli dobrze pamiętam. Musieliśmy sobie tutaj coś kupić na kurtki i oczywiście na buty, dlatego że my takich rzeczy mamy sporo, a tutaj nic nie było, nawet żadnego wieszaka ani nic. Myślałam jeszcze, żeby tutaj taki mały wieszaczek powiesić, ale chyba nam już nie będzie potrzebny. Tutaj, gdzie aktualnie sobie Hugo śpi, to będzie taka mała ławeczka drewniana ze sklum, która już do nas idzie, żeby sobie usiąść na spokojnie, buty założyć. Też pod spodem będzie taka półeczka dodatkowa na buty. I idziemy sobie teraz do łazienki. Mamy tylko jedną łazienkę w mieszkaniu. Niestety, być może kiedyś zrobimy sobie też łazienkę na górze, bo mieszkanie jest dwupoziomowe, co za chwilkę zobaczycie. I tak, mam tutaj jedną taką oto wysoką szafkę. Słuchajcie, zmieścić się do niej to było nie lada wyzwanie, bo musiałam tutaj i wszystkie swoje kosmetyki, i chemię zmieścić, ale jakoś się udało. W poprzednim mieszkaniu miałam dużo więcej tych szafek. A tutaj mam tylko tą szafkę, no i tak naprawdę tutaj takie dwie półeczki, na których trzymam sobie właśnie papier toaletowy, jakieś tam mydła na górze. No i takie pojemniczki sobie kupiłam, ale dobrze pamiętam, z Sinsay mam sporo takich akcesoriów do domu, więc będę Wam też mówić, pokazywać, co jest skąd. Pralkę musieliśmy kupić nową, bo nie byliśmy w stanie tamtej poprzedniej pralko-suszarki, to jest pralko-suszarka, wyjąć z naszej wnęki, tak była zabudowana. Także kupiliśmy sobie nową, na razie sprawdza także fajnie. To jest też z Sinsay taki pojemnik. Tutaj ja sobie akurat trzymam papier toaletowy. Jak widzicie teraz, wszystko jest u mnie w beżach, jestem w tym kolorze zakochana aktualnie. Wszystko kupuję beżowe, kremowe, białe albo takie właśnie brązowe. No i jak widzicie w łazience mam, generalnie przepraszam Was za te odgłosy Hugo, ale jeśli jesteście moimi stałymi słuchaczkami, to już na pewno znacie i wiecie, że to jest buldożek, jak ja tak robi. Także tak, mamy prysznic. W poprzednim mieszkaniu miałam wannę. Ja się kąpię rano, także generalnie powiem Wam, że prysznic to jest dla mnie naprawdę fajne rozwiązanie. Nawet lepsze niż kąpiel. A to jestem ja. Jak Wam się podoba moja dzisiejsza stylówka, dajcie znać w komentarzu. No i tak, umywalka jest troszeczkę maleńka, ale przynajmniej praktyczna, bo nasza przednia umywalka, słuchajcie, no była niepraktyczna. Tutaj blat był czarny, więc wszystkie krople wody, wszystko było widać. A to są, słuchajcie, akcesoria łazienkowe, które kupiłam sobie w Pepco. Oczywiście w kolorze beżu. Tutaj jest jedyna półeczka Uberta, w której on trzyma swoje rzeczy. To się musiał zmieścić, bo ja zajęłam mu całą tamtą szafkę. I co jeszcze mogę Wam pokazać? Dywanik. Też chyba z Sinsay, ale nie polecam, bo jest cieniutki. Natomiast ja takie dywaniki bardzo często zmieniam. Następnym razem raczej nie wybiorę beżu, bo widzicie, że jest niepraktyczny. I ruszamy sobie do następnego pomieszczenia. I to jest Królestwo Huberta. No tutaj, słuchajcie, sorry za jakieś tam rzeczy leżące, bo cały czas jeszcze jesteśmy na etapie gdzieś tam rozpakowywania kartonów, bo dalej nie mamy wszystkich mebli. No i tutaj jest biurko ergonomiczne Huberta, przy którym pracuje całymi dniami, gra wieczorami, odpoczywa, relaksuje się, wszystko. Jego po prostu wielki, skórzany, czarny fotel.
Ja też mi namawiał, żebym kupiła sobie takie biurko, ale mi się totalnie ten design nie podoba. Ono jest podnoszone, więc można przy nim pracować na stojąco. Dwa monitory, jeszcze do tego laptop i Hubert w taki sposób sobie pracuje. Cieszę się, no bo mogę go tutaj w końcu zamknąć i on mi nie przeszkadza, bo on po prostu, jego praca polega głównie na gadaniu. Natomiast jak słyszycie, jest tutaj pogłos, echo i musimy więcej mebli na pewno kupić. Tutaj mamy taką fajną ceglaną ścianę, w salonie też mamy, tylko o innym odcieniu. Bardzo mi się podoba taka ściana, bo naprawdę fajny klimat, fajny nastrój tworzy. Tutaj mamy wyjście na balkon, jedno z dwóch wyjść, bo z salonu też oczywiście jest wyjście. Balkonu Wam nie będę pokazywać, on jest dość wąski, ale długi, dlatego że już tam w ogóle nie wychodziłam, w ogóle totalnie sprzątałam. No tutaj jeszcze drugi mebel, który jest w tym pomieszczeniu, to jest witryna, w której Hubert sobie jakieś tam swoje szpargały trzyma. Ta witryna teraz może nie ma tego efektu, ale zobaczę jak kliknę, tutaj ona jest podświetlana. O, udało się włączyć. Widzicie, ona jest podświetlana i wtedy się tak prezentuje i wieczorem to naprawdę fajnie wygląda. No i tutaj jeszcze będzie stało, Hubert nie chce, żeby tutaj wiele było. To będzie, wiecie, taki też pokój gościnny, rolę takiego pokoju gościnnego pełnić. Także tutaj będzie sobie stała taka dwuosobowa rozkładana kanapa. Myśleliśmy o czarnej skórzanej, ale z czarną skórzaną ciężko, żeby była też rozkładana. I taki stolik chyba z IKEA mamy upatrzony o podobnej kolorystyce jak to biurko Huberta. Także tak naprawdę tyle. Tutaj mamy na razie w planach, ale zobaczymy. Okej, ruszamy sobie dalej, bo nie ma czasu. Przechodzimy przez pokój i wchodzimy do kuchni. Tak się prezentuje kuchnia. Jest większa niż moja kuchnia poprzednia. Zresztą no, logicznie moje poprzednie mieszkanie miało 35 metrów. Natomiast kuchnia, którą tam mieliśmy, była, powiem Wam, bardzo pojemna. Chyba troszeczkę bardziej pojemna niż tutaj, zabudowana po sam sufit. Ale tutaj mamy takie dosyć głębokie na dole te szafki, które się ciągną, czego nie miałam w poprzedniej kuchni. Także bez problemu tutaj się pomieściłam. Podoba mi się, jak tutaj zostały te dwa, które połączone. Tutaj na górze mamy taki biały świecący, tutaj drewniany. I podoba mi się też, słuchajcie, faktura tego blatu. Ojej, włączyłam te LEDy, ale to tylko oślepia. Bo my też mieliśmy czarny blat w poprzednim mieszkaniu, natomiast on był taki gładki, słuchajcie, strasznie. I też matowe szafki i strasznie było wszystko na tym widać. Natomiast tutaj mamy taką fakturę, która jest praktyczna i powiem Wam, drugie mieszkanie zdecydowanie patrzycie na praktyczność. W sumie jakie drugie? To nie jest moje drugie mieszkanie, tylko nie wiadomo które. Natomiast z Hubertem to jest moje tak naprawdę drugie mieszkanie, które świadomie, że tak powiem, wybieraliśmy i gdzieś tam meblowaliśmy, wybieraliśmy co jak ma wyglądać. No oczywiście tutaj w kuchni nie wybieraliśmy, bo kupiliśmy to mieszkanie gotowe po poprzednim właścicielu. Ale ma tutaj wszystko w miarę praktyczne, także to mi się podoba. Indukcję musieliśmy kupić, bo była pęknięta, także nową indukcję sobie kupiliśmy. Na razie nic tutaj jeszcze nie wymienialiśmy, lodówki, zmywarki, piekarnika nie, zobaczymy. I jeszcze chciałam Wam pokazać nasz cudowny nowy ekspres, którego się musiałam nauczyć obsługiwać, ale jak się nauczyłam obsługiwać, to naprawdę bardzo dobrą kawę robi. To jest prezent od mojej przyszłej teściowej, także dziękujemy, naprawdę przydał się ten ekspres, pijemy z niego po prostu kawę kilka razy dziennie, bo jest bardzo, bardzo dobra. No i to słuchajcie, tyle jeśli chodzi o kuchnię i przechodzimy do gwoździa tego programu, czyli mojego pięknego stołu dębowego. Szukam, słuchajcie, dobrego światła, żeby Wam pokazać. Tak, to jest stół masywny, dębowy. Słuchajcie, szukałam go naprawdę długo w internecie i to jest taka plakietka, to jest marka KB Home. No, naprawdę, jestem bardzo zadowolona z tego stołu. On ma 160 na 90 cm, to się dobrze pamiętam. I przez ostatnie kilka dni pełnił rolę mojego biura. Ale to się zmieni. Także tak, powiedziałam Wam, z czego jest ten stół. I mamy do tego jeszcze krzesełka, które wyglądają w ten sposób. I to są krzesełka z Cersei. Miałam kupić kremowe, ale stwierdziłam, że w takim kolorze, w takim odcieniu będą bardziej praktyczne i miałam rację oczywiście. A
poza tym bardzo dobrze tutaj pasują i prezentują się. Podkładki, tak jak mówiłam, to jest Sinsay. Tak samo takie drewniane podkładeczki z drewna akacjowego, też Sinsay. No może tam naprawdę fajne rzeczy w dobrych cenach czasem wyhaczyć, ale trzeba uważać, bo są też buble. Ten wazon do wymiany, tutaj jakiś beżowy, ceramiczny wazon, myślę, że będzie stać, albo będzie po prostu bardziej pasować. No, także tak to wygląda. Dajcie znać, jak Wam się podoba mój stół. Baliśmy się, że on się nie zmieści razem z kanapą w takim ustawieniu. Myśleliśmy nad różnymi ustawieniami, no ale fajnie, że udało się w taki sposób to zrobić. Tutaj, tak jak Wam mówiłam, mamy znowuż kolejną ceglaną ścianę, która nadaje tutaj fajny wystrój, fajny nastrój. A tutaj mamy nowy, wspaniały, wielki kojec Hugo. Ale on przecież woli sobie chłodzić się na kaflach. Okej, co Wam jeszcze chcę pokazać? Tutaj mamy salon. I to jest kanapa, którą prawdopodobnie bardzo dobrze znacie z moich poprzednich filmów. Tą kanapę kupiliśmy w Agata Meble, jeżeli dobrze pamiętam. Musiałam przerwać, bo Hugo swój popis dawał. Naprawdę tutaj mamy, słuchajcie, w tej klatce każdy w mieszkaniu ma po prostu psa, więc naprawdę to jest mieszkanie z fanami psów, także my tutaj idealnie pasujemy. Nie wiem, czy Wam to pokazywałam kiedyś, chyba nie, ale ta kanapa ma właśnie taki guzik i mechanizm, który ją rozkłada. Nie rozkłada się w całości, ale to jest wystarczające. Ups, i piloty. To jest wystarczające, nawet żeby ktoś tutaj się przespał. Także lubimy tą kanapę, ale będziemy ją na pewno wymieniać, nie wiem, za rok, za dwa, zobaczymy. I to wtedy będzie stała jakaś jasna kanapa, ale może nie kremowa, może bardziej w odcieniu jak te krzesła. No zobaczymy. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten klosz, to jest to klosz po właścicielu i jest okropny, musimy go wymienić, ale być może tylko właśnie klosz wymienimy, samą lampę zostawimy, bo lampka by się przydała. Zobaczymy. A propos jeszcze oświetlenia, bo całkowicie zapomniałam, to tam też właśnie całe oświetlenie wymienialiśmy praktycznie. Ten plafon wymieniliśmy do kuchni, daje bardzo dużo oświetlenia. A tutaj mamy taką oto lampę geometryczną. Ona się tak prezentuje i jest naprawdę bardzo fajna, daje sporo światła. No telewizor, jak widzicie, stoi i on będzie stać na szafce RTV, którą mamy zamówioną ze skla, oczywiście z drewna. Tutaj mamy dosyć dużo drewna i teraz jesteśmy w drewnie zakochani. Wcześniej, w poprzednim mieszkaniu, ten telewizor wisiał, ale teraz no nie bardzo nam tutaj odpowiada, żeby wisiał. Wcześniej też myśleliśmy o innym układzie, że na przykład tutaj może być telewizor, wtedy kanapa by tutaj stała, ale stwierdziliśmy, oczywiście ja wymyśliłam ten pomysł, że w taki sposób to sobie zestawimy i na razie nam się to sprawdza. Zobaczymy, jak tutaj właśnie jeszcze szafka RTV wejdzie. No a tutaj jeszcze stolik kawowy i to jest chyba jedyna z rzeczy tak naprawdę istotnych w tym mieszkaniu. Tutaj nie mamy zamówionej, słuchajcie, ale mamy upatrzony stolik. No tylko będziemy na niego chyba 3 tygodnie czekać. Ale co tam, już się przyzwyczaiłam, że nie wszystko mamy. No i jeszcze Wam tylko pokażę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale tam w oddali mam naprawdę super widok. Aha, dzisiaj jest jakoś, słuchajcie, mgliście, pochmurnie i dlatego nie widać, ale tam w oddali mam widok na Sky Tower, także lubię sobie patrzeć też wieczorami. No a tutaj, jak już widzieliście, moje piękne dębowe schody, które prowadzą na drugi poziom, który za chwilkę Wam pokażę. Tutaj są naprawdę bardzo wysokie sufity, także z malowaniem był problem, bo musieliśmy całe to mieszkanie odmalować, bo tutaj był taki ciemny szar na ścianach, a my mamy skandynawską biel. Także sufity są wysokie i to tak naprawdę sprawia, że ta antresola jest jak normalne drugie piętro z wysokim sufitem. Tak, tutaj mamy rowerek, który sobie kupiliśmy, na którym w większości ćwiczy Hubert, ale ja też czasami sobie ćwiczę, rano kręcę cardio. Tak, pierwsze okno połaciowe, a tutaj mam schowek, w którym sobie pewnie będę trzymać jakieś tam swoje szparkały, bo miejsce powoli się kończy, mimo że nie wszystko jeszcze rozpakowane. No i tak, tutaj na razie nie zwracajcie uwagi
na tę suszarkę, ale tutaj będzie mój kącik. I w ogóle przed chwilą, słuchajcie, przyjechał kurier i chciał, żebym mu pomogła wnieść na górę, bo nie mam tutaj piętra, nie mam tutaj windy, a mieszkam na trzecim piętrze. I kurier chciał, żebym mu pomogła wnieść fotel, słuchajcie, który waży 75 kg i to będzie właśnie fotel do mojego kącika, też z serca i tak samo jak ta krzesła, taki, wiecie, fotel bukle kremowy. Muszę jeszcze tutaj dokupić stolik taki boczny mały i pewnie jakąś lampę stojącą i to będzie taki, wiecie, mój czytelniczy kącik, o którym zawsze marzyłam. No a tutaj witam Was w moim królestwie, w moim biurze. Też nie jest jeszcze wykończone. Tutaj mam na razie pierwszy regał z Bodzio, które samodzielnie skręcaliśmy i zajęło nam to 7 godzin. Masakra to skręcanie mebli, powiem Wam. Tutaj mam moje książeczki, których mam całkiem sporo, ale to jeszcze nie jest wszystko, dlatego że część wywieźliśmy do mojej mamy na początku przeprowadzki. Tutaj mam też dwie półeczki, w których sobie swoje różne dokumenty trzymam. I tutaj będzie jeszcze jedna witryna, która będzie dużo niższa, ale dłuższa. To będzie taka witryna też właśnie z półeczkami, z szufladami i jeszcze z takim barkiem. Także fajnie, musimy go w ten weekend skręcić. No i tutaj mamy moje cudowne biurko. Słuchajcie, jeszcze przy nim nie pracowałam, bo tak naprawdę chyba przedwczoraj wieczorem dopiero Hubert mi je zrobił, a mnie wczoraj nie było, bo byłam sobie w centrum na spotkaniu z mamą. Poszywałyśmy po sklepach i trochę pracowałyśmy. Także tak wygląda moje biurko. Też oczywiście drewniane, kolor taki jasny. Na razie tutaj za wiele nie ma, ale tam będzie stała lampka ze sklum. No z tego sklum też całkiem sporo zamówiliśmy, bo bardzo mi się podoba ich estetyka. To biurko jest z marki Scandica i ma tutaj, oj, teraz nie otworzę, bo fotel muszę wyciągnąć. I ma tutaj dwie takie szufladki, w które też jakieś tam swoje szpargały już sobie powkładałam. I tak prezentuje się mój skórzany fotel. Nie pamiętam jaka to marka, ale dużo gdzieś tam na różnych stronach internetowych można znaleźć, jakiś wpisze fotel skórzany, obrotowy. Oczywiście w moim odcieniu beżu. Myślałam, żeby kupić sobie taki fotel ergonomiczny właśnie tam na sklum, no ale on się tak nie prezentował zarąbiście jak ten. A też jest naprawdę super wygodny ten fotel, bo już siedziałam w nim. No i tam oczywiście jest drugi koniec Hugusia, bo on sobie raz śpi na dole, raz na górze. Tutaj mój kwiatek, który przywiozłam z poprzedniego mieszkania i tutaj generalnie myślę, że więcej takich kwiatków gdzieś postawię. Zobaczymy. Tutaj mamy pomieszczenie nowe, całkowicie nowe dla mnie, czyli garderoba. Bardzo przydatne, bardzo fajne. Wszystkie ciuchy, wszystkie graty, wszystko tutaj można wrzucić. Tak to wygląda. Miejsce wydaje się sporo, natomiast słuchajcie, bez problemu zapełniliśmy to miejsce i jeszcze by się troszeczkę więcej przydało. Tutaj wyszak rzeczami Huberta, tutaj tak naprawdę jest cała moja część, moje sukienki, tutaj fajnie, że jest takie długie miejsce na powierzchni długich sukienek, moje rzeczy, tu jest przegroda Huberta, teraz nie pokazuję Wam, tutaj znowuż moje rzeczy, bieliznę na dole i tak dalej, szufladki, a na górze gdzieś tam już ręczniki, pościele, tutaj takie przegrody, właśnie gdzie można dać deskę do prasowania, suszarkę, żelazko i tak dalej. Na górze właśnie ręczniczki, pościele. No tutaj myślałam, żeby muszę wstawić lustro, ale na razie nie zamówiłam. Także będę się zastanawiać nad tym. Kosz do prania nowy ze sklum. Zamówiłam oczywiście beżowy, bo jak żeby inaczej. A tutaj słuchajcie, taka pufka, bo mi brakowało czegoś, żeby sobie usiąść, odłożyć coś. I ta pufka jest Zisk. Też zapomniałam powiedzieć, że takie poduszeczki na dole. Jasne. Również sobie darowałam Zisk i w Zisku kupiłam też fajne kubki i fajną zastawę stołową, także jeśli coś dajcie znać, to też Wam pokażę. I idziemy do ostatniego pomieszczenia już, a jest to sypialnia. Chyba nie mówiłam na dole, że poprzedni właściciel sypialni miał tam właśnie na dole, gdzie było biuro Huberta, a tutaj miał taki pokój gościnny z kanapą, natomiast my postanowiliśmy to zmienić, dlatego właśnie, żebym ja miała wejść tą górę do swojej dyspozycji, tutaj, żebym sobie biuro zrobiła, a żeby Huberta po prostu tam oddzielić całkowicie na dole, żebym ja nie słyszała tego jego gadania i żebym sobie spokojnie mogła pracować tutaj na górze. Także myślę, że to super wymyśliliśmy. No i pewnie poznajecie to łóżko,
To łóżko przywieźliśmy z naszego przedniego mieszkania. Jak widzicie, brakuje szafek nocnych. Tak samo ze skrum mamy zamówione. Lampki też ze skrum. Z drewna mango. Także wszystko Wam będę pokazywać. Jak już przyjdzie, na pewno zrobię też minitury, jak już mieszkanie będzie całkowicie skończone. I tutaj mamy ławeczkę z West Wing. Znowuż beż, także widzicie, że naprawdę nie rzucam słów na wiatr. Naprawdę kocham teraz beż i chciałabym, żeby wszystko było takie jasne, beżowe. I to jest taki aksamit, bardzo miękkie, przyjemne. Zawsze marzyłam, żeby taką ławeczkę mieć pod łóżkiem. No i teraz mam. A tutaj, słuchajcie, moja toaletka. Być może ona się prezentuje całkiem fajnie. Podoba mi się, że ma tutaj takie półki, bo ja mam całkiem sporo kosmetyków i różnych rzeczy, także to jest dla mnie przydatne. Tutaj jeszcze dwie szufladki, także fajnie. No i jak możecie zauważyć, ona jest podświetlana i tutaj różne odcienie można sobie włączyć, także to jest fajne. Ona w komplecie była z tym stołkiem, natomiast nie polecałabym, dlatego że ma różne nierówności, różne defekty, których Hubert przy montażu nie zauważył. Jak ja bym zauważyła, to pewnie bym reklamowała. No ale jest jak jest, kiedyś miałam toaletkę z IKEA i nie wiem, czy nie lepiej też było kupić. Także tej marki nie podaję, nie polecam, żeby kupować z niej. I tutaj mamy znowu z West Wing lustro, które sobie upatrzyłam na Pinterest i szukałam. Tanie nie było, ale było warto. Bardzo mi się podoba to lustro i tutaj będę pewnie sobie robić zdjęcia, wiecie, swoich outfitów i tak dalej, coś tam nagrywać. Fajnie, bo jest duże. Także bardzo mi się podoba. No i teraz myślę, co by tutaj jeszcze dać. Na razie tutaj moje maty do jogi stoją, bo tutaj sobie wieczorami rozkładam matę i ćwiczę jogę. I tam mam upatrzoną do kompletu z tymi szafkami nocnymi z drewna mango ze skulum taką komutkę małą, która idealnie tam pasuje, ale nie wiem, czy w sumie w ogóle nam jest ta komutka potrzebna, co byśmy tam schowali i tak dalej, więc jeszcze muszę nad tym ewidentnie pomyśleć. No i ja już z mojego fotelu prezowskiego, słuchajcie, chciałam jeszcze się z Wami podzielić moimi wrażeniami z tej przeprowadzki, bo jestem tak na świeżo i powiem Wam, że jest dużo pozytywów, ale też dużo negatywów, dlatego że oczywiście pozytywy są takie, że jest to mieszkanie dwupoziomowe, jest naprawdę super, tak jak sobie wymarzyliśmy, bo przed nim naszym mieszkaniu 35 metrów to jest dla mnie naprawdę spora odmiana. Jak widzicie, wiecie, tu mam komfort, Hubert pracuje tam, ja pracuję tutaj, możemy się rozdzielić, jest to naprawdę dla nas super, hiper, ekstra, ta powierzchnia, dodatkowa garderoba, dodatkowe pokoje. No i oprócz tego jestem we Wrocławiu, a ja pochodzę z Wrocławia. Tutaj mam z moją najbliższą rodzinę, moich przyjaciół, znajomych. Także bardzo się, że tutaj wróciłam. To była jedna z lepszych moich ostatnich decyzji. Tutaj czuję, że naprawdę odżyję, także jestem szczęśliwa. I to tyle, jeśli chodzi o pozytywy. Okolica też jest naprawdę przepiękna, przecudna, bardzo mi się podoba. Spokojna, cicha. Natomiast mimo, że to jest już, słuchajcie, jeśli chodzi o przeprowadzkę z Hubertem, moja tak naprawdę trzecia z nim przeprowadzka, czwarte mieszkanie wspólne na przestrzeni ostatnich 6 lat, jak jesteśmy razem, to była najtrudniejsza, najbardziej stresująca przeprowadzka i też, wiecie, taka pierwsza poważna decyzja, gdy świadomie kupiliśmy to mieszkanie razem, więc to gdzieś ta odpowiedzialność i gdzieś też to, że kupiliśmy mieszkanie wtórne, z rynku wtórnego po kimś, spowodowało, że nawet nie wiedziałam, z czym tak naprawdę będę się mierzyć, jak tutaj przyjechałam, sprzątanie po remoncie, po malowaniu, sprzątanie po tym właścicielu. Naprawdę czułam, że my to przerasta w którymś momencie, żyliśmy na kartonach, nie mieliśmy mebli, bo nie kupiliśmy ich wcześniej, a wszystko trzeba było czekać, więc totalnie, wiecie, było ciężko, a ja lubię mieć wszystko w takim porządku, wszystko poukładane. Dla mnie to było trudne, nadal się zmagamy z różnego rodzaju problemami, kurz się unosi, cały czas jest brudno, ale wiecie, nie chcę marudzić, bo jestem wdzięczna za to, za tą sytuację, za to, że tutaj mieszkam. Mieszkanie dwupoziomowe ma 92 m², także to jest spory metraż, który robi wrażenie na mnie po tej klitce, w której było mi mieszkać, jest różnica, więc nie chcę marudzić. Jestem wdzięczna, ale było to dla mnie wyzwanie. Sporo się nauczyłam podczas tej przeprowadzki. No i teraz zmagam się z różnego rodzaju problemami, którymi nie będę Was zarzucać, natomiast wiem, że wszystkim sobie poradzimy i że będziemy tutaj szczęśliwi.
Także słuchajcie, dziękuję bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak Wam się mieszkanie podoba. Dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym coś jeszcze Wam tutaj pokazała, być może o czym nie zapomniałam z tego wszystkiego. A Hugo się tutaj biegnie do mnie po schodach. Baliśmy się, słuchajcie, że on nie będzie umiał po nich chodzić, a on po prostu biega po nich, niczego się nie boi, jest nieustraszony. Także dajcie znać koniecznie, ja mam jakieś tam pomysły na nowy content tutaj, na pewno będzie jakiś content związany z mieszkaniem, ale również content taki, jak tworzono do tej pory, także nie martwcie się, to wszystko nadal będzie na moim kanale. Koniecznie słuchajcie, zostawcie lajka, komentarza, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. I nie wiem, czy zauważyłyście, ale kilka dni temu przekroczyliśmy 1000 subskrypcji. Także bardzo Wam dziękuję za to, bardzo się cieszę. Nadal będę się rozwijać, mam nadzieję, że nadal będziecie mnie wspierać i tutaj będziecie ze mną. Także tyle, dziękuję Wam za obejrzenie, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa.